Królowa Wybrani. Finał Sanatorium Miłości już za nami. Widzowie komentują. To już koniec. Uroczystym balem, na którym wybrano króla i królową turnusu, zakończyła się 6. edycja programu Sanatorium Miłości. Uczestnicy mają za sobą kilka niezwykłych tygodni w Krynicy Zdroju, podczas których nie brakowało emocji, wyzwań i romansów. Co o tej edycji sądzą sami widzowie? To oni zostali królewską parą. W niedzielę, 12 maja, odbył się ostatni odcinek 6. edycji programu PI. Sanatorium Miłości. Kuracjusze w pięknych kreacjach pojawili się na uroczystym balu, panie zachwycały długimi, lśniącymi sukniami, a panowie nadali szyku w eleganckich garniturach. To właśnie w trakcie balu wybrano króla i królowa turnusu, którymi zostali Maria i Stanisław. Jak sami przyznali, to było dla nich ogromne zaskoczenie, ale i ogromna radość. Całość uświetnił występ wyjątkowego gościa, Rafała Brzozowskiego, który razem z Martą Manowską poprowadził to ważne dla seniorów wydarzenie. W 6. edycji programu nie zabrakło wielu miłosnych perypetii, między innymi z udziałem Andrzeja czy Małgosi, której bardzo zależało na znalezieniu swojej drugiej połówki. Sporym zainteresowaniem ze strony mężczyzn cieszyła się również Teodozja, dla której Andrzej porzucił obiecująco zapowiadającą się relację z Gosią. Bój toczył się także o Stanisława, o którego względy w szranki z Gosią stanęła Elżbieta. Ostatecznie jednak to inna para wyjechała z sanatorium z nadzieją na poważny związek. W ostatnim odcinku tuż przed balem Janina i Ryszard wyruszyli w romantyczną podróż bryczką po Krynicy Zdroju. Seniorzy od dłuższego czasu mieli się ku sobie i widać było rodzące się między nimi uczucie. Jak się okazuje, nie było to mylne wrażenie, a sam Ryszard przyznał, że się zakochał. Widzowie komentują ostatni sezon. Po emisji ostatniego odcinka w komentarzach na facebookowym profilu programu rozpętała się prawdziwa burza. Niestety, wiele osób nieprzychylnie wypowiada się na temat 6. edycji. Niektórzy widzowie twierdzą, że była to jak dotąd jedna z najgorszych edycji. Podobnych opinii jest wiele. Widzowie zarzucają kuracjuszom problemy z kontrolowaniem emocji i narzucanie się innym osobom i niestabilność w uczuciach. Jednak, jak to zawsze bywa w takich wypadkach, nie brakuje również głosów drugiej strony. Wielu internautów wskazuje, że była to wyjątkowo ciekawa edycja i w każdym odcinku można było liczyć na coś zaskakującego.